W województwie pomorskim policja zatrzymała członków zorganizowanej grupy przestępczej, która handlowała narkotykami. Jak informuje Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku, w pierwszym tygodniu marca policjanci z Wydziału Walki z Przestępczością Narkotykową przy wsparciu kontrterrorystów weszli do dwóch mieszkań znajdujących się na terenie Gdańska i Tczewa. Zatrzymano dwóch mężczyzn. Zajmowali się oni wewnątrz wspólnotowym nabyciem znacznych ilości środków odurzających w postaci kokainy z Królestwa Niderlandów do Polski oraz wprowadzaniem do obrotu blisko 100 kg środków odurzających oraz substancji psychotropowych na terenie województwa pomorskiego. Jak przekazała młodsza aspirant Anna Banaszewska-Jaszczyk z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku, łączna czarnorynkowa wartość wprowadzonych do obrotu środków to blisko 6,5 miliona złotych. Zatrzymani usłyszeli zarzuty. Najbliższe 3 miesiące spędzą w areszcie. Śledczy podkreślają, że cały czas prowadzone są czynności, które mają charakter rozwojowy. Do tej pory funkcjonariusze dokonali 5 zatrzymań, nie wykluczają kolejnych.